Wszyscy robimy rano mądre miny. Cześć i tak dalej. Ale i wtedy kim jesteś? Kim jesteś? Z kim gadać? Proszę Państwa, internet wielu ludziom pomógł się strasznie zagubić. Ale znam ludzi, którym internet pomógł się odnaleźć. Oni się zorientowali, od lat nie wiedzieli, kim są. I usiedli przed klawiaturą, kiedy mogli udawać księcia arabskiego Sophie Loren i papieża Jana Pawła II. Mogli się zalogować od razu i gadać, o czym chcieli. I się zorientowali, że coś jest nie tak. Oczywiście to poznanie siebie bywało często tragiczne. Skąd my mamy wiedzieć, jaka jest moja tożsamość? W tej chwili jest kryzys tożsamości i na przykład, przepraszam, wy drogie panie, kobiety się często pytają, jak ja mam być? Co to znaczy, że ja mam być kobietą? Co to znaczy być kobietą w XXI wieku? Co świat mówi? Jak to ja tam być? Masz być jak facet. Masz przyklinać jak facet, pić wódkę jak facet, jeździć samochodem jak facet, falić w gębę jak facet. Masz być twarda jak facet, masz być ubrana jak facet, uczesana jak facet, masz być... Ale ktoś mówi, ale nie chcę być facetem. Ja chcę być kobietą. Świat dzisiaj czysty, totalnie nie ma kobiecie nic do zaoferowania. Kto nam powie, kim jesteśmy? Powie nam Pan Bóg. On nas wymyślił, on nas skonstruował, on nam dał wszystko, psychikę, ducha, ciało, to jest wszystko dla nas dane. Teraz powrót to jest powrót, trzeba wziąć instrukcję obsługi człowieka, którą jest Biblia, i zacząć czytać, jak się to obsługuje. I Księga Rodzaju jest genialną księgą, bo tam jest opis stworzenia człowieka i są szczególiki takie. Ja uwielbiam w Biblii szczególiki, które pokazują nam, kim jesteśmy i gdzie będziemy się czuli jak ryba w wodzie. Przyjrzyjmy się Księdze Rodzaju, tak z pamięci Państwu przedstawię parę fragmentów. No choćby ten, że Adam został stworzony poza rajem. To jest kolosalna różnica. My myślimy, że Adam i Ewa stworzeni. No to my wiemy, no stworzeni. Ale zaraz, jedna różnica. Adam stworzony, kiedy nie było jeszcze ogrodu. Adam stworzony, kiedy świat jest dziki, nieokiełzany, to się wszystko jeszcze krzepnie, te wulkany jeszcze się buzują, ta lawa leci, tu trzeba kombinować, tu trzeba nawadniać, tu trzeba budować. I facet tam został stworzony. Nie ma Ewy, on jest sam. Drogi Panie, dlatego nie zobaczycie żadnej kobiety nad Wisłą o 4 rano po pas w wodzie, tutaj klubowy, tutaj wędka, tu inny i stoi. Proszę Państwa, ja jak jedę tramwajem, to nieraz, no o 4 to nie, ale jak jadę samochodem na moście, się nie wolno zatrzymywać. Ale słowo honoru, że miałem ochotę się zatrzymać na takiego gościa, co wychodzi o 4 rano, stoi w wodzie 4 godziny, łowi ryby, do nikogo nic nie mówi, jest szczęśliwy. Spotkałem się jakiejś panią, która stoi w wodzie, może gdzieś jest na świecie, na pewno są takie wędkarki. Facet lubi być sam. Lubi być sam. On się dobrze czuje w samotności. Kobieta, kiedy została stworzona, już była Adam. Ona od razu wchodzi w relację. Od razu wchodzi w relację. Dlatego są we dwoje. Dlatego kiedy Ewa zapytała Adama, czy ty mnie kochasz, to powiedziała, kogo mam kochać. Sytuacja była wtedy prosta. Żeby tak na wacie była jedna dziewczyna, jeden chłopak, sytuacja byłaby prosta. A niestety to nie jest tak równo dopasowane. Więc facet lubi rzecz. Facet się narodził, kiedy na świecie były tylko rzeczy. Nie było osób. On się świetnie czuje z rzeczami. Posłuchajcie, ja to uwielbiam podsłuchiwać. No niestety, uwielbiam podsłuchiwać. Jak jest przyjęcie, ludzie przychodzą, ciocie, wujkowie, u was w domu też tak jest. Panie często idą jeszcze do gospodyni, tam pomóc w kuchni, sałatki, co coś ci pomogę, tam ukroję. Panowie się przy jakimś piwku gromadzą w drugim pokoju. Posłuchajcie rozmów. Posłuchajcie rozmów. Ile ci panie? W kuchni czy u facetów? Ile ci pani? Słuchaj, to Pentium to jest dziadostwo, wiesz? W tej chwili sobie te sterowniki zamontowałem. A jak tam i problem do rozwiązania? A ten Kaczyński, polityka. Natomiast u kobiet tematyka inna. Co tam jest u Basi? Słuchaj, Aneta jest jeszcze z Krzyśkiem? Wiesz, dzieci Jasi wolują tam. Ludzie, osoby. Jak my księża chodzimy po kolędzie i nieraz jesteśmy, mamy jakieś nieścisłości w kartotece i ja pytam, proszę pana, a ci sąsiedzi, co tu mieszkają za ścianą, to jest małżeństwo, czy to wdowa mieszka? No proszę księdza, znaczy tam ktoś mieszka. Ksiądz zapyta żonę, ona wie. Żona oczywiście wie wszystko, co to za, kiedy dzieli rozwód, kiedy dzieli ślub, co to, jak on ma na imię. Można natomiast wiedzieć, wie czym on jeździ. Mężczyzna jest dobry od rzeczy, kobieta jest dobra od relacji. Mężczyzna się dobrze czuje właśnie w świecie rzeczy, które sobie ustawia, panuje na nim. To dla faceta siedzisz do 5 rano przy komputerze i sobie ustawiać na jakieś strony, to jest nie problem. Pamiętam szczere wyznanie pewnego pana, który mi powiedział, że księdza, najszczęśliwsze moje dni w roku, trzymam takie najszczęśliwsze dni. To nie tam Sylwester, imieniny, czy nawet nie Boże Narodzenie, niech mi ksiądz wybaczy, ale to jest czas, kiedy ja w wakacje z moimi dwoma kumplami, za zezwoleniem żon, jedziemy na Mazury,
Wybieramy najwstrętniejszy ośrodek czasowy. Dlaczego? Bo tam będzie pusto. W najwstrętniejszym ośrodku czasowym wybieramy najwstrętniejszy domek gdzieś w kącie, żeby tam nie trzeba było go sprzątać, nic. Rozpalamy grilla, 3 dni żremy chore, niezdrowe mięso, cholesterol taki niezdrowy, tłuszcz taki, pijemy wódkę, nie dużo, ale pijemy, gadamy o tym i wycieramy ręce w koszuli. A potem niestety wracamy do Warszawy, zakładam garnitur, bo pracuję w banku, koszulę i jestem jak na smyczy. Ale ja się przez 3 dni czuję kimś. Oczywiście on tak całe życie nie mógł funkcjonować, ale właśnie to jest. I Pan Bóg, to Pan Jacek Kulikowski już jest specjalistą od właśnie tej różnicy między mężczyznami i kobietami. On przytacza zawsze ten fragment Pisma Świętego. Rozmnażajcie się i czyńcie ziemię poddaną. Drodzy Państwo, jesteście dziećmi, wiecie, że rola mężczyzny i kobiety w rozmnażaniu jest różna. Mężczyzna daje nasionko, u kobiety to się łączy, komóreczka żywa, życie i tam się rozwija. I tak jak różna jest rola mężczyzny i kobiety w rozmnażaniu, tak samo różna jest w czynieniu sobie ziemi poddanej. Mężczyzna właśnie czyni sobie ziemię poddaną walką, rozwiązywania problemów, kobieta czyni sobie ziemię poddaną miłością. Kobieta jest odpowiedzialna za miłość, mężczyzna jest odpowiedzialny za odpowiedzialność. Odpowiedzialny za odpowiedzialność. To właśnie, i teraz tego trzeba się nawzajem uczyć. Tego się trzeba nawzajem, nie naginać drugiego do siebie. To jest bardzo fatalne, kiedy kobieta mówi do mężczyzny, widzisz, ja to zawsze potrafię jakieś posprzątać, ładnie ułożyć, a ty nie potrafisz. No ja też nie potrafię, no oczywiście. Facet pije szklankę przed wypiciem herbaty. Kobieta myje szklankę po wypiciu herbaty. To jest zasadnicza różnica. Kobieta umie umyć jedną szklankę, facet raczej nie. Facet czeka, szklanek jest 20 w sklepie. I potem robi wielką akcję, ustawia szklanki, łyżeczki, spodeczki, Ludwik, ciepła woda, ścierka do wyczania, idzie jak burza po prostu. On 200 szklanek by wtedy wytarł, ale jak mu dacie jedno, jego to wykończy. Przewróci się i padnie. Więc inaczej, kochani, pracujemy, inaczej wypoczywamy, inaczej mówimy, inaczej analizujemy. Może jeszcze do tego dojdziemy. Co nam jeszcze Księga Rodzaju mówi o prostym? Aha, jeszcze to, kochani, że oczywiście facet w związku z tym, że został tak stworzony, my, panowie, mamy jedne pytania, najważniejsze. Czy jestem silny? Nie chodzi tylko tutaj o siłę mięśni. Czy jestem silny, czy jestem poważny, czy się ze mną liczą? Czy tu się ze mną liczą? Pamiętacie, jak po zesłaniu Ducha Świętego Dzieje Apostolskie mówią, Piotr razem z 11 stanął i zawołał donośnym głosem, słuchajcie mnie uważnie. Każdy facet jak mówi, to chce powiedzieć, ja też teraz, słuchajcie mnie uważnie. Niech mi tam proszę nie rozmawiać, proszę mnie słuchać, bo ja chcę być ważny. Dlatego, drogi Panie, pamiętajcie o tym, właśnie o tym choćby percepcji treści, które w rozmowie przyjmujemy. Pan Jacek Kulikowski opowiada tą słynną historię, jak mężczyzna chciał coś powiedzieć kobiecie ważnego. On przeanalizował ich małżeństwo i wytyczył program na najbliższych 10 lat życia małżeńskiego. I chciał to swojej żonie zakomunikować, ale nie tak w kuchni, tylko chciał, żeby ona go wysłuchała. I nagle jest okazja. Jadą we dwoje pociągiem, są w samym przedziale i on do niej mówi, żono, słuchaj mnie teraz. Otóż chcę ci ten artykuł wyraźnie, jasne, żeby jej przy... Ona go słucha, on jej mówi o małżeństwie. I w tym momencie, kiedy on jest w apogeum swojego wywodu, ona mówi, posaremka ciebie Boga. Proszę Państwa, on jest gotowy na rozwód, on jej nienawidzi w tym momencie, ona go zlekceważyła. A drodzy Panowie, kobieta tak słucha. Ona tutaj robi na drutach, tu miesza zupę, tu rozmawia z koleżanką, tu ogląda serial i męża słucha. My tego nie potrafimy, one to potrafią. Kobiety są wielowątkowe, dlatego my żyjemy. Gdyby kobieta była jednowątkowa, to obiad z poniedziałku jedlibyśmy w czwartek. Ponieważ kobieta jest wielowątkowa, proszę zobaczyć, jak to się rano dzieje. Kobieta wstaje rano, tu robi makijaż, tu tutaj kanapki dziecku, tu jeszcze zadzwoni do matki, tutaj z mężowi, natomiast mąż, facet jest jednotematyczny. Jak coś jednego robi, to jest jeden temat. I sukcesywnie będzie to robił. Pan Jacek Kulikowski mówi, panowie, jak wracacie z pracy i widzicie, że w pracy leży odwirowane pranie, to nie mówcie właśnie do żony, widzisz, jaka ty jesteś bałaganiara, pranie odwirowane i niewyjęte, się nie suszy. Bo ona to zaplanowała inaczej. Tylko mówi pan Jacek Kulikowski, weź to pranie, wyjmij z pralki i powiedz tylko panowie przed powieszeniem strząknie. Nie strząkniesz, nie liczysz. To jest wielka tajemnica wiary, ale trzeba strząknąć.
I od razu przy okazji, jak jesteśmy przy praktyce, drodzy Państwo, temat, który zakończył się wieloma